Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałam Państwa zabrać w podróż i po języku polskim, no bo w języku polskim jest ten wiersz napisany, ale także po języku angielskim, więc będzie to wiersz, który traktuje o takim doświadczeniu odnajdywania się z konieczności w obu językach właśnie. Ale zacznijmy może od tego, żeby ten tekst Państwu pokazać i ja pozwolę sobie go dla Państwa odczytać. Stanisław Barańczak ze wstępu do rozmówek. Celem jest mówić płynnie, choć w języku, który do końca będzie obcy. Ale co to znaczy mówić płynnie? To raczej mieć wzgląd na słuchaczy, niż przełamywać sztywność tej wyschłej tektury języka w nietutejszej gębie. Rzecz w tym, żeby pozwolić im się przemknąć jak na wodnych nartach przez sztuczny rów rozmowy, cokolwiek jest warta i głębia po kolana. Aby bez potrzeby nie hamować ich zjazdu po zjeżdżalni słów w brodzik porozumienia. Gdy rozmowa będzie sportem wodnym, gdy w swoim temponosem pędzie ledwie muśnie powierzchnię obły ślizgacz słuch, gdy dna mu nie rozpruje kołek epitetu nieoczekiwanego albo nagła rafa zwierzenia słowem. Kiedy słowo gładko trafia na słowo i zdań fala nie podnosi grzbietu ponad dopisujące zdrowie i tę wściekłą drożyznę i pogodę doprawdy dziś ładną, gdy mówisz to, co umiesz, nie to, co byś pragnął. Na chwilę was opływa słodki unii ciepło i w pluskaniu podmiotów, w chlupocie orzeczeń, nareszcie zapominasz o tym, że ruch warg może być nieraz, bywał nieraz, wart coś więcej. Mówić płynnie to rozumieć, że się nie opłaca z kimś schodzić pod powierzchnię słów cudzej czy własnej mowy. Choćbyś jak najbieglej wiódł go przez ciemne głębie, zawsze w dole zblednie odstraszająco piaszczyste i biedne dno obcości przybyszu. Godzisz się? To mów. Wiersz ten pochodzi z tomu Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-85 i jest to ważne o tyle, że w 1981 roku Stanisław Barańczak wyjechał do USA, gdzie wykładał na Uniwersytecie Harvarda. Był też tłumaczem Szekspira, więc jak Państwo mogą się domyślić, język angielski nie był dla niego czymś, co sprawiało mu jakiekolwiek trudności. Ale znalazł się w sytuacji człowieka, który musi się znaleźć nie tylko w obcym kraju, ale i w, no bądź co bądź jednak nadal obcym języku. I to doświadczenie stało się jego codziennością. On musiał w tym języku prowadzić rozmowy i jakoś w tej nowej rzeczywistości się odnaleźć, zarówno pod względem językowym, jak i kulturowym, bo przecież te rozmowy toczyły się także z osobami, które należały do innego kręgu kulturowego. I Barańczak zastanawia się nad tym, że język właściwie nas nie uzbraja, nie pomaga nam do końca zrozumieć i wyrazić rzeczywistości, która jest obca, czyli ta, która jest tą rzeczywistością zagraniczną, ale nie pomaga też zrozumieć czy wyrazić rzeczywistości, która jest tą swoją rzeczywistością, czyli krajową. Być może zresztą ta swoja, krajowa, także okazuje się czasami dla nas być rzeczywistością obcą. Spójrzmy najpierw na sam tytuł tekstu, ze wstępu do rozmówek. No, rozmówki, nie wiem czy Państwo kojarzą, bo zapewne teraz wszechobecne translatory online już nam to zastąpiły, ale ja tutaj pokazuję Państwu kilka okładek właśnie takich rozmówek, czyli małych książeczek, które miały być pomocą dla wszystkich, którzy chcieli albo musieli się w jakiejś sprawie dogadać, ale nie znali języka, przynajmniej nie znali go dobrze. No więc to są rozmówki, czyli nie były to opasłe słowniki, tylko takie naprawdę drobne publikacje, które dostarczały takiej protezy języka, dostarczały schematycznych fraz, wyrażeń, takich gotowych jak danie instant, które miały wyratować zagubionego turystę z opresji w różnych codziennych, przyziemnych sytuacjach, w restauracji, na dworcu, w aptece czy w muzeum. Oczywiście takie rozmówki nie mają w sobie cienia indywidualizmu,
nie można ich spersonalizować, jak teraz mówimy, nie mają osobistych dodatków, no nie wspominając już o stylu, dykcji, sposobie budowania zdań czy intonacji. Często też zawierają fonetyczne zapisy fraz, które chcemy wypowiedzieć, więc właściwie jedyne, co możemy odczytać z nich, to właśnie jakieś koślawe fragmenty zdań, licząc na to, że ktoś, kto jest po drugiej stronie, nas zrozumie. Tak? Dostarczają nam tylko bardzo ograniczonego wyboru. Możemy zamówić albo bilet normalny, albo ulgowy, plaster, albo tabletki przeciwbólowe. Poważniejszych dylematów absolutnie takie książeczki nie przewidują. Drugie znaczenie, skoro jest to wstęp do rozmówek, no to rozmówka jako deminutywum, zdrobnienie, mała rozmowa, no to także po angielsku small talk. Zresztą small talk to tytuł innego wiersza Stanisława Barańczaka, który zauważa w nim, tak, pozwolę sobie zacytować: nie jest przyjęte, aby się zbytnio wywnętrzać w wymianie zdań nieznanym od tak niedawna światem. Barańczak przywołuje coś, co jest małą rozmową, którą prowadzimy, small talkiem, który prowadzimy wtedy, kiedy nam nie wypada mówić o rzeczach poważniejszych. Trudno jednak nazwać to prawdziwą rozmową, dlatego też korzystamy ze zdrobnienia. Znamy takie małe rozmówki, bo są jakoś naszą codziennością. Omawiamy pogodę z osobami, z którymi chwilowo na przykład musimy spędzić czas w windzie albo w przedziale w pociągu. Nie ma w tych rozmowach przestrzeni, tak jak w windzie i w przedziale, na dzielenie się głębszymi przemyśleniami. Nie możemy czynić wyznań czy rozważać filozoficznych tematów, bo myślę, że nasi współpasażerowie i współpasażerki byłyby mocno zdziwione. Rozmowa taka jest skazana na momentalność, oczywiście także na pewną niezręczność. Nie zaczyna się jeszcze, a już właściwie się kończy, bo podróż windą czy pociągiem także niedługo się zakończy. Musimy ograniczać się do fraz, których nikt w istocie nie traktuje poważnie. Wiersz Barańczaka nazywa się wstępem do, w związku z tym wstęp zazwyczaj jest jakimś wprowadzeniem do problematyki. Ten jest pewnie zaproszeniem i przestrogą. Problematyka tekstu jest zdecydowanie cięższa niż ta, którą reprezentują w sobie te przytoczone tutaj książeczki, rozmówki. Od razu każe powątpiewać w powodzenie przedsięwzięcia, zanim jeszcze zaczniemy próbować się komunikować, zanim jeszcze otworzymy pierwszy rozdział. I zanim jeszcze zaczniemy sobie łamać języki nad koślawo wypowiedzianym dzień dobrym w innym języku. A gdzie dopiero nasza płynność mowy? Ale mówiąc o płynności, spójrzmy może właśnie, co w tekście Barańczaka się pojawia, to znaczy jaka woda tam jest. Co prawda, jeżeli chodzi o poezję Barańczaka, mówi się, że wody w tej poezji jest niewiele, że nie odgrywa dużej roli. Rzeczywiście nieczęsto się może pojawia, ale jednak jest. Czasami jest woda postrzegana jako krew. Ja pozwolę sobie przytoczyć tutaj tylko krótkie fragmenty tekstów, jeżeli Państwo pozwolą. Na przykład: w każdej sekundzie ospale toczyły się wody rzek, krew krążyła w miliardach krwioobiegów, zastawki otwierały się miarowo w sercu, więc woda jest właśnie takim życiodajnym płynem, który cyrkuluje w naszym organizmie, w zamkniętym obiegu. Woda jest też spowinowacona z uczuciami, na przykład morze miarowo szumi, pod wieczór czuć nadal w ciele słony, dziki, jednostajny rytm fal, które zbijały z nóg spienionym światłem zmieszanym z piaskiem, żwirem i wodorostami, i ten rytm naśladować w śpieszniejszym narzeczu dwojga ciał. Narzecze dwojga ciał, jak Państwo widzą, to oczywiście narzecze też ma coś wspólnego z wodą, ale jest też takim prywatnym słownikiem, takim prawdziwym językiem, którym można się posługiwać. Jeżeli chodzi o fale, które właśnie się pojawiają także u Barańczaka w innych tekstach, tą samą mocą uderza mokra bryza i to, że wszyscy się mylą, że można samą siłą kochania, jak wyspę wśród morza, uchować coś przed zmianą. Każdy z nas chyba ma w sobie takie pragnienie tego, żeby najpiękniejsze momenty w życiu podlegały powrotom takim niezmienionym. I wydaje nam się, że fale wracają zawsze
takie same, prawda? Nie dostrzegamy różnicy między jedną a drugą falą. Ale zobaczmy, jaka woda jest w tym konkretnym tekście Stanisława Barańczaka, bo zanim przejdziemy do żywiołu rozmowy, przejdźmy do żywiołu, jakim jest woda. Ja sobie pozwolę odczytać same wyrażenia, które się tutaj pojawiają, a które próbowałam przynajmniej częściowo zilustrować Państwu na fotografiach. Mówić płynnie, narty wodne, sztuczny rów, jak sztuczny staw, głębia po kolana i ciemne głębie, dwukrotnie, zjazd po zjeżdżalni, brodzik, sport wodny, ślizgacz, rozplute dno i piaszczyste dno obcości, rafa, fala, grzbiet fali, schodzić pod powierzchnię. Pojawiają się także czasowniki, które są właściwie jednoznacznie spokrewnione z wodą. Pruć, czyli rozdzierać coś, na przykład dziób statku pruje wodę, opływać, tak, czy okrążać, pluskać i chlupotać, to czasowniki, które nam kojarzą się z takim dźwiękiem, który wydaje woda. Co znamienne, żeby wydać ten dźwięk, musi to być bardzo naskórkowe i tuż przy powierzchni. Dodatkowym kontekstem wodnym jest to, że tekst pochodzi, tak jak już mówiłam, z tomu o tytule Atlantyda. Jest to nie tylko wyspa, więc z założenia otoczona przez wodę, ale w dodatku też zatopiona. Wracając do tekstu, zobaczmy, jak Barańczak te dwie rzeczy łączy, co ma wspólnego mowa z wodą. Więc po pierwsze jest tutaj pytanie o to, co to znaczy mówić płynnie. Według słownika mówić płynnie to mówić swobodnie. Ktoś, kto posługuje się swobodnie jakimś językiem, to znaczy, że zna go bardzo dobrze i potrafi się w nim wyrazić. Ale Barańczak mówi, że w płynności mowy nie chodzi właściwie o to, jak my mówimy, tylko o tego słuchacza, który jest po drugiej stronie, czyli tego, do kogo mówimy. To raczej mieć wzgląd na słuchaczy, niż przetłumaczyć sztywność tej wyschłej tektury języka w nietutejszej gębie. Jest to dość przewrotne, prawda? Że nasza płynność zależy od odbiorcy, do którego kierujemy swoje słowa. W swobodzie nie ma mowy przecież o przełamywaniu sztywności, która tutaj jest przywołana, bo wtedy nie jest już swobodą, prawda? Jeżeli coś musimy przełamać, no to nie jest to już swobodne. Jest to dodatkowo przeciwność, wyschła tektura języka. Myślę, że każdy z nas miał za sobą takie doświadczenie, kiedy zasycha nam w ustach ze stresu, tak jak na przykład mnie teraz. Przeciwnością płynnej mowy byłoby lanie wody, co pewnie też Państwo znają, czyli mówienie nie na temat, tak? Meandrowanie, tak jak rzeka meandruje. No ale po co mamy mówić płynnie? Mamy mówić płynnie po to, żeby przemknąć jak na wodnych nartach, czyli bardzo powierzchownie i szybko, na samej powierzchni, tak? Mamy przemknąć przez sztuczny rów rozmowy, czyli jak sztuczne oczko wodne, które jest tylko udawanym, naturalnym stanem rzeczy. A po co mamy to zrobić? Żeby osiągnąć głębię po kolana. Cokolwiek jest warta oczywiście taka głębia, tak? Jest tu wyrażona wątpliwość. I gdzie się znajdujemy? Ze zjeżdżalni słów wpadamy w brodzik porozumienia. Oczywiście zjeżdżalnia jest atrakcyjna tylko o tyle, o ile szybko z niej zjeżdżamy. Jest to oczywiście forma zabawy. Jeżeli będziemy się zatrzymywać, nie będzie to już zabawą, nie będzie to spełniało swojej funkcji. A i tak wpadamy tylko w brodzik porozumienia. Oczywiście i zjeżdżalnia, i brodzik wiąże się z jakimiś dziecięcymi zabawami przede wszystkim. Więc rozmowa jest płytka, więc może doprowadzić tylko do bardzo płytkiego porozumienia. Rozmowa jest sportem wodnym, sparingiem, konkursem, kto szybciej, kto lepiej, do celu. No a obły ślizgacz słuch w temponosym pędzie mówi nam oczywiście o tym, że także nie jest to rozmowa bardzo dobrze wysłuchana, tak? Ma być tylko jakimś środkiem do celu, który być może też nie jest zbyt głęboki. Chyba że słuch zatrzyma się na nieoczekiwanym epitecie, który rozpruje dno, każe się zatrzymać, zaskoczy nas z jakiegoś powodu i jest też z jakiegoś powodu niewygodny. Możemy też wpaść na nagłą rafę zwierzenia. Zwierzenie to coś, co każe nam się zatrzymać i jest niebezpieczne, bo co mamy zrobić z niechcianym zwierzeniem, które właśnie usłyszymy, tak? Możemy się o nie rozbić, możemy na takiej rafie utknąć. No więc celem jest taka rozmowa, gdzie fala zdań nie podnosi
grzbietu. Fala bez grzbietu, no to jest oczywiście spokojne morze. Pewnie Państwo znają piosenkę sprzed kilku lat Dawida Podsiadło. Nie ma fal, nie ma tego porywu, nie ma wzburzenia. Nie trzeba się obawiać, że tematy, które będziemy poruszać, będą w jakikolwiek sposób niebezpieczne. Czyli będziemy mówić o drożyźnie. No i dalej powiada Barańczak, że no nie opłaca się schodzić z kimś pod powierzchnię słów, tak? Nie ma po co próbować szukać głębszego zrozumienia. Co gorsze, nie opłaca się tego robić niezależnie od języka, w jakim się porozumiewamy, tak? Bo nawet jeśli mówisz biegle, wjedziesz przez głębie tak duże, że aż jest tam ciemno, wiadomo, tam gdzie jest rzeczywiście głęboko jest ciemno, to poniżej zawsze nas spotka odstraszające dno obcości, piaszczyste i biedne. No trudno oczywiście powiedzieć, że dno jest, będzie pustynią, że jest piaszczyste, ale na pewno jest nieurodzajne. Tam właściwie nie możemy odnaleźć niczego więcej. Tyle jeżeli chodzi o wodę. Natomiast jaki jest język? Barańczak jest przybyszem, tak jak my wszyscy jesteśmy przybyszami do jakiegoś języka. Nie tylko jest przybyszem do kraju, ale właśnie także musi odnaleźć się w nowym języku. Cykl wierszy, z którego pochodzi ten tekst, mówi o problemach i trudnościach w odnalezieniu się w rozmowach toczonych za granicą, w innym kręgu kulturowym, no ale problem polega też na tym, że poezja także jest językiem. Barańczak często powoływał się na Roberta Frosta, który powiedział, że poezją jest właśnie to, co znika w tłumaczeniu, więc tym bardziej pewnie doświadczał tego, jak wiele z rzeczy, które wypowiadał, no, gubi się, bo my też sami siebie trochę tłumaczymy, mówiąc w obcym języku. No i ta rozmowa, która jest przywołana tutaj w tekście, pewnie będąca reprezentantką wielu innych rozmów, które Barańczakowi przyszło przeprowadzić, przypomina mu o innych rozmowach wcześniejszych, które były pełniejsze. No i w bardzo jasny sposób wyraża żal. Nareszcie zapominasz o tym, że ruch warg może być nieraz, bywał nieraz, wart coś więcej. Więc bohater nie tylko wyraża nadzieję, że rozmowa znaczy też coś więcej, ale wie o tym, bo zdarzyło mu się już tego doświadczyć. Używa niestety jednak czasu przeszłego, więc godzi się z tym, że to jest coś, co już minęło. Jest to tym smutniejsze, że taka konstatacja dotyczy zarówno języka obcego, jak i swojego. Tak? Nie opłaca się z kimś schodzić pod powierzchnię cudzej czy własnej mowy. Można się czuć obco we własnym języku, powiada Barańczak. Nie można zanurzyć czy zatopić się, zostając przy wodnej metaforyce, we własnym języku, a język obcy do końca będzie obcy, więc rzeczywiście nadzieja jest tutaj niesamowicie wątła. No myślę, że Państwo mają za sobą doświadczenie nauki języka obcego, więc znają ten moment, kiedy właśnie mówią Państwo to, co potrafią, a nie to, co byście Państwo pragnęli, jak mówi tutaj też Barańczak. Oczywiście ucząc się języka, najpierw mówimy frazy takie podstawowe. Niekoniecznie potrafimy wyrazić siebie, co jest zabiegiem językowo bardzo skomplikowanym. No i trzeba się pogodzić z niewyrażalnością, bo niektóre rzeczy rzeczywiście są niewyrażalne. Czy zostając w kręgu translatologii, nieprzekładalne. Tak? Odbiorca musiałby nas zrozumieć, a to nie zawsze jest możliwe. Ewa Lipska w jednym ze swoich tekstów mówi, ale szarańcza moich myśli jest nieprzetłumaczalna. No i na koniec paradoksy. Język, który ma być narzędziem komunikacji, doprowadza nas do zamknięcia i wyobcowania, osamotnienia. Język jest nadal obcy. No i drugi paradoks, maestria języka Barańczaka pomaga wyrazić problemy komunikacyjne, których pewnie jesteśmy czasami wszyscy udziałem. I jest to jakoś pocieszające, że nawet Barańczak, który językowo był prawdziwym mistrzem i geniuszem, także miał momenty, w których borykał się z takim poczuciem, że nie wszystko potrafi wyrazić. No i zakończenie. Godzisz się? Godzisz się to oczywiście pytanie o wyrażenie zgody, o pogodzenie się z takim stanem rzeczy? Bo właśnie na to, że tak jest, że niektóre rzeczy są niewyrażalne,
i że niestety rozmowy czy w tym, czy w innym kręgu kulturowym są jakoś zdane na porażkę, to jest coś, z czym musimy się pogodzić, zanim zaczniemy podejmować się rozmowy. No i kończy się tekst jednak imperatywem, to mów, więc być może tutaj możemy odnaleźć jakąś nadzieję, że te próby kiedyś nas zawiodą właśnie tam, gdzie chcemy, czyli do tego rzekomo czasu przeszłego, że teraz to już się zdarza coraz rzadziej. Więc rozmowa jest zawsze jakąś zgodą na utratę niektórych rzeczy, które chcemy powiedzieć, a nie potrafimy ich wyrazić, no i na to, że czasami niestety grzęźniemy na dnie obcości. Ale ja Państwu życzę, żeby Państwo jak najczęściej mieli okazję mówić właśnie to, co Państwo pragną powiedzieć i żeby Państwo odnaleźli prawdziwe porozumienie z osobami, z którymi zechcą Państwo w ten żywioł rozmowy się wdać. Dziękuję bardzo.